Witam wszystkich tu Olo. Dzisiaj chciałem pokazać wam nóż z firmy Ganzo. Jest to nóż zakupiony na Taiwan Ganie za śmieszne pieniądze, ponieważ była przecena potężna i ten nóż kosztował mnie 20 zł. Czyli to jest to co wam wcześniej mówiłem o tym sklepie. Trzeba po prostu obserwować, zaglądać i często można utrafić jakąś fajną promocję. No mnie się akurat udało 20 zł za ten nóż, gdzie on w normalnej cenie potrafi kosztować do 90 zł. Dobry, super mega deal, że tak powiem. Pudełeczko. Nóż przychodzi nam w takim pudełeczku. Jest to to najlepsze pudełeczko od Ganzo, Można powiedzieć, a przynajmniej to jedno z tych lepszych. Bardzo ładne, można już w tym pudełku po prostu ten nóż komuś dać jako gift. I, i będzie fajnie. Tutaj jest nazwa modelu. Numer modelu, czyli to jest G7393P. Myślnik BK. W pudełeczku znajduje się karta gwarancyjna, taka mała. Tak ona wygląda. Niestety nie ma języka polskiego na tej karcie gwarancyjnej, więc musicie się sobie coś tutaj przetłumaczyć, gdybyście chcieli skorzystać, no ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ ta firma robi naprawdę dobre rzeczy. Oprócz tego w pudełku jeszcze powinno znajdować się standardowo, standardowo powinien znajdować się taki woreczek. Od ale akurat ja nie miałem w tym, wore... w tym pudełeczku woreczka i w... wydaje mi się po prostu, że ktoś sobie go zawinął z firmy, ale nie mam o to pretensji, bo tak jak wspomniałem za 20 zł za ten nóż to dla mnie mógł przyjść samej folii bąbelkowej i bym się cieszył jak małe dziecko. Ogólnie gdyby wszystkie ceny tych noży były na takim pułapie to mogliby je po prostu wysyłać same w folii bąbelkowej bez pudełek i bez jakichś woreczków i innych cudów. Naprawdę warto zakupu nóż. nóż. Ten nóż chyba występuje w największej różnorodności, jeżeli chodzi o firmę Ganzo, ponieważ ten nóż występuje w różnych typach okładek i w różnych kolorach okładek. Tutaj akurat mamy G10, ale jest jeszcze w karbonie, zdaje się. Nie wiem, czy jest w drewnie. I do tego jeszcze potrafi być y, obrobiony, m, obrobione to G10 na dwa różne sposoby. Tu Wam pokazuję, o co chodzi. No to nie tylko chodzi o tą fakturę, ale tutaj o, 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 o kształt. Tutaj, tej, tutaj, tutaj jest płaskie G10, a tutaj mamy takie zaoblone, zaokrąglone. Y, bardziej, bardziej wygodne po prostu. Y, do tego ta faktura jeszcze, ale o tym wrócimy y, w późniejszej części filmu. Y, ten może niech sobie tutaj leży na razie. Zobaczycie, jak to. O co tutaj chodzi w tym nożu? Dalej. I ze względu właśnie na te różne rodzaje wykończenia tego noża, ten nóż na pewno będzie się różnił też wagą, ponieważ jego waga to jest około 130 gram i może być troszkę więcej 136, tak jak mówię zależy wszystko od tego, czy ona ta. O, o, o ten. Okładka jest płaska, czy jest jakaś większa, grubsza? Może jest czegoś innego i tak Ale to są jakieś tam takie gramowe różnice, więc tutaj to nie jest tak, kwest odczuwalne. Nóż po rozłożeniu ma 21 cm długości. 9 cm ma głownia bez 1 mm. 3,2 mm grubość głowni. Drop point, szlif wysoki, obustronny, płaski. Szubek takiej średniej grubości nie jest ani, ani cienki fest, ani też gruby. Można już jakieś takie bardziej precyzyjne roboty w tym robić. Jest troszkę zapas mocy, przepraszam, jest zapas mocy, można dubać w drewnie, ale jakiś metalowych i innych takich cudów nie podważałbym, nie mywał, bo możemy go uszkodzić. Rampa na kciuk, fajna, fajnie tutaj jest to jumping taki zawiony. Kołek obustronny Dosyć głęboko jest tutaj osadzony ten kołek w stosunku, w kierunku rękojeści, więc nie będzie przeszkadzał przy jakichś tam pracach obozowych, krojeniu czegokolwiek, czy, czy, czy innych takich zadaniach Z jednej strony mamy tą logo GANZO stare logo GANZO, z drugiej strony mamy Firebirda oraz numer modelu i Rodzaj metalu, z jaki został wykonany, wykonana głownia, czyli 440C, standard. Powłoka na ostrzu jest dosyć wytrzymała. Ja już miałem styczność z tym produktem na innych nożach i, i z tym rozwiązaniem. I muszę powiedzieć, że trzyma się to cholestwo, nie chce schodzić, więc, więc fajnie. Mm, Idą tutaj dalej w kierunku yy, noża, tu się, się nie, nie będę się wypowiadał na temat tej krawędzi tnącej, no bo tutaj ta maszyna, która to robiła, po prostu była przeskalowana, źle to było ustawione i, i tu można sobie próbować to z, zmienić, po prostu ten kąt tutaj. Yy, kroi papier, trochę szarpie, szału nie ma, ale też nie jest źle, jeżeli ktoś nie wymaga golenia, to można spokojnie z, w pojęciu z pudełka używać tego noża, nie ma problemu z tym żadnego. Śruba główna, dwie podkładki, jedna teflonowa Jedna teflonowa, druga yy, z znaczy biązu i z teflonu. Czy w tym nożu jest tak samo? Zobaczmy, czy też tak jest. też Ta, ta jest z biązu, ta jest z teflonu. Także jest ok yy, w tym akurat modelu. Yy, śruba główna, tak mamy za sobą, wszystko jest na totkach, także można to rozkręcić. Clips także, yy, blokada. Blokada moja ulubiona czyli Axis Lock, G-Lock. Jak kto woli, chiński. Yy, w tym przypadku fajnie to pracuje, głęboko zapada. Blokada jest bezpieczna. Yy, tutaj gdzieś około 4 mm zapada na, na, na tą głownię. Więc yy, prawie, praktycznie cały kołek po prostu wskakuje na głownię, i tutaj nie ma prawa to puścić. Jakimś tam testem walenia w deski, czy coś w tym stylu Głownią Nie ma, nie ma, nie ma po prostu prawa to Grzbietem głowni nie ma prawa to po prostu yy, Puścić Można to po, yy, jeszcze powiększyć Można to jeszcze powiększyć, ponieważ Po zapadnięciu kołek yy, Jest jeszcze miejsce na to, żeby go milimetr przesunąć W stronę głowni, więc jeżeli ktoś by chciał szlifować Tutaj coś kombinować To może sobie yy, Taką operację wykonać, ale Według mnie nie ma sensu. Duży tutaj dalej jest ten otwór. Szkoda, że Firebeard nie walczy akurat w tym modelu o to, żeby to wyglądało jak, jak powinno wyglądać. Czyli w późniejszym położeniu tego noża, najpóźniejszym kołka do tyłu, to jeszcze mamy taki otwór, więc to jest bez sensu. Blokada trzyma bardzo fajnie i od samego początku. To znaczy, że jak wypinam, wypycham nóż, to, to on tutaj po. Osiągnięciu odpowiedniego zaczyna już wypychać ten, tą głównie po prostu. Więc to jest fajne. Spężyna jest mocna, wyczuwalna. Nie mamy tutaj żadnego blade play'a pionowego czy, poziomowego, czy poziomego. przepraszam. Więc tutaj jest to wykonanie bardzo dobre. To samo jest tutaj z wycentrowaniem ostrza. Nie ucieka w żadną stronę, jest po prostu równo i to cieszy. Zresztą w tamtym modelu jest, jest, jest to samo, więc. Jakość wykonania jest na bardzo podobnym poziomie, Oku linery. Linery mają 1,1 mm grubości i są pełne. Są cienkie, ale są pełne. To jest nóż heavy duty, więc on tutaj nie będzie miał tego odchudzenia. Nie będzie miał tych otworów powycinanych, żeby to było lżejsze, bo każdy taki otwór po prostu osłabia konstrukcję i jest jakby takim karbem, czyli miejscem, w którym może dojść do uszkodzenia projektu. Produktu końcowego. Więc tutaj są pełne te, y, y, te linery i, 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 i w tych linerach tutaj one są, jak widzicie, y, tutaj jest taki jumping zrobiony z tyłu, na podstawie dłoni tutaj, i, i, i tutaj z przodu na palce, więc, więc y, oprócz tego, że tutaj ta faktura jest jeszcze y, taka ostra. W tym nożu jest to samo. Też, też w tych samych miejscach po prostu jest zrobiony. Ten dżimping tutaj nawet lepiej widać, bo mamy ten zielony kolor, i, i tak to w tym samym miejscu jest to wszystko samo wykonane. Więc tak to. Otwór na sznurek. Ten otwór na sznurek jest naprawdę duży. To jest największy otwór na sznurek we wszystkich moich ganzowych nożach. Lepiej moim zdaniem, że jest taki duży. Fajna sprawa, można coś innego niż parakord przesunąć, i nie ma z tym żadnych problemów, więc śmiało można tutaj. Oczywiście te krawędzie są ostre, więc je trze trzeba tutaj trochę zjechać. Tak jak no zresztą wiecie o co chodzi, oglądacie filmy, to nie będę wam tego za każdym razem tłumaczył, co tu trzeba zrobić. Yy... Klips. Yy... Clips jest osadzony no nie, za, nie za nisko, jest tak standardowo. 1,5 cm noża będzie Wam z kieszeni wystawiać. I to wystarczy na to, żeby ten nóż sobie normalnie dobyć spokojnie, a jednocześnie przenosić ten nóż tak, żeby się nie rzucał w oczy. Klip standardowa łyżka od Ganzo, ja go nie lubię. Ten klips jest duży, brzydki i yy, mimo tego, że spełnia zadanie, bo on naprawdę mocno trzyma, tutaj jest dosyć dużo miejsca na jakieś. Przechowywanie w jakichś grubych bojówkach, kieszeniach tego noża. Ta łyżka jest tutaj duża. To bardzo łatwo, ułatwia po prostu ze znalezieniem po prostu tego miejsca zaczepienia tego, tego klipsu. Ale ja nie jestem, nie lubię tego klipsa po prostu. Nie lubię go, nie podoba mi się. Trzeba go po prostu modyfikować. U mnie to ucinanie, jakieś kombinowanie i tak dalej. Tutaj ta łyżka jest za bardzo do góry podgięta i. Jest wyczuwalna w ręce. Nie ma tragedii, ale jest w ręce wyczuwalna. Jeżeli macie jakąś rękawicę taktyczną na ręce, no bo wiadomo, że to jest nóż taktyczny, więc na pewno nie będziecie tego przez rękawicę odczuwać. Ale w tym przypadku, jeżeli ta okładzina jest zaoblona, to ten klips jest jakby jeszcze bardziej wyeksponowany do góry niż w tym oto nożu. I w tym nożu. Tego klipsu się w ogóle nie czuje. Nie, nie, nie ma go. On po prostu znika w ręce, gdzieś jest płaski i, i tutaj go nie ma. Natomiast w tym zaoblonym ten klips już jest wyczuwalny. Ten klips jest już wyczuwalny, on zaczyna mnie drażnić. Na pewno, gdybym robił parę dobrych minut tym nożem coś, to, to podejrzewam, że y, czułbym to. Albo przynajmniej y, gdzieś w świadomości miałbym y, taką informację, że Praca tym nożem nie jest komfortowa, tak jak myślałem, że będzie. No, i tyle jeżeli chodzi o, o, o tej konstrukcji: oczywiście, Open Pillar nie mamy żadnego Backspacera, ale jeżeli chodzi o tą konstrukcję, to, to tyle. Tutaj, jeszcze o tych okładkach, właśnie chciałem Wam powiedzieć, bo, bo te okładki są takie dosyć kontrowersyjne. Na zdjęciach w sklepach wygląda, że to jest tworzywo sztuczne, że one są po prostu gładkie, a to nie jest prawda: one są chropowate. Sami zresztą, jak widzicie, tutaj ta faktura ich jest taka, taka chropowata, i to nie jest żadne tworzywo sztuczne, to jest G10, co zresztą cieszy i to jest bardzo fajne, bardzo to dobrze w dłoni leży, bardzo pewnie. Jeżeli mówimy już o, o, o ergonomii, to na pewno trzeba byłoby powiedzieć, że nad ergonomią pracowała firma Benchmate, która po prostu Gryptiliana a to jest zażynięcie z tamtego noża. Więc tutaj wszystko jest tip top, tu się nie ma do czego doczepić, wszystko ma swoje, yy, że tak powiem, miejsce na nożu. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, który bardziej wolę. Jeżeli tak miałbym wybierać, porównywać, yy, ciężko, ciężko powiedzieć mi. Yy, sami, sami zobaczcie, głownia jest jakby zrobiona yy, troszkę tutaj inaczej. W tych dwóch nożach, w sensie że tutaj nie ma tego logo Firebearda i może to jest złudzenie, wydawało mi się po prostu, że w tym e, zielonym e, to, to, to logo jest większe, a to nieprawda, jest. jest e, logo jest identyczne, Ta, takie samo identyczne w tym samym miejscu. E, tutaj jest tylko dodany po prostu ten Firebeard, a tego tutaj nie ma i, i to jest jedyna różnica, jeżeli chodzi o głownię w tych dwóch nożach. E, jak wcześniej wspominałem, nóż został e, sprzedany. Za 20 zł, więc grzechem było go nie wziąć. Polecam ten nóż, bardzo fajny. Jeżeli ktoś lubi takie taktyczne klimaty czarne, jakieś powłoki, inne cuda, antypoślizgowe chwyty, inne takie ciekawe wynalazki w nożach, nie jest taki pochłonięty klasykami, że tak powiem, to to będzie dobry wybór. Fajna, fajna cena, niska. Porządny nóż Heavy Duty, cała masa różnych okładek kolorystycznych pomarańczowych, zielonych, czarnych, jakie tam chcecie więc dla każdego coś, coś, coś dobrego. No i tyle, i to jest, to jest ten nóż. To jego polecam. Także dam pod filmem linki do tego Gryptilniana, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Czym był wzorowany ten nóż? Oczywiście na koniec filmu zapomniałbym. Wrzucimy oczywiście do porównania Sanen 910 Plus, żebyście zobaczyli, jakie to jest wielkie. Coś podobnego, czyli coś, co już wcześniej pokazywałem Wam. Może tutaj damy tego czarnego, żebyście zobaczyli. I tak to wygląda. Jeżeli miałbym wybierać yy, taktyczny nóż yy, od Ganzo, taki, który mi najbardziej służy, najbardziej mi się podoba i bym polecał, no to oczywiście 716. To jest nóż kozak, ja go uwielbiam po prostu i yy, nie zamieniłbym go na nic innego. Ten dysk robi robotę przy wyciąganiu w rękawicach. Yy, te zęby nie są potrzebne, ale jeżeli trzeba przeciąć coś twardego, nawet. Yy, Karbon, szczały karbonowe, jak ktoś strzela z łuku blokowego czy coś w tym stylu, to spokojnie tym można pokroić. Już tym zwykłym ostrzem będzie Wam ciężko, ale zęby się jak najbardziej przydadzą. Takie pierwszy, lepszy przykład po prostu z głowy i tyle, no. no ale ten nóż po prostu ciężej trafisz w taki stanie jak, jak, jak kupiłem ten. Więc. Do usłyszenia, do zobaczenia za chwilę. Jeszcze wrzucę kolejny film z innym nożem, właśnie też z Manganu, bo to wszystko nakręcam w jednym ciągu, że tak powiem. I do usłyszenia.